Powroty do polityki, ostateczne ustalanie kształtu, list kandydatów i walka o podpisy mieszkańców. Tak będą mijały kolejne sierpniowe dni kampanii wyborczej. Najwyższa temperatura panuje teraz w sztabach wyborczych. Kto do polityki chce wrócić i kto jest już pewien, że zbierze wymaganą liczbę podpisów, o tym Paweł Jędrusik. W Biurze Polski 2050 Szymona Hołowni w Sosnowcu listy z udzielonym poparciem na razie leżą puste, ale jak zapewniają członkowie ugrupowania, wkrótce zaczną się zapełniać. Przede wszystkim to jest okres, który będzie okresem wzmożonej pracy. My mamy bardzo mocnych kandydatów. Tak naprawdę na chwilę obecną trwają jeszcze ostatnie rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym, z naszej wspólnej trzeciej drogi, odnośnie finalnego ich kształtu. Mogę powiedzieć, że dzisiaj one tak naprawdę są gotowe. Tam toczymy w tym momencie rozmowy odnośnie kolejności na tych listach. Czy będą niespodzianki? Na pewno mamy bardzo mocnych kandydatów. Tych na razie Polska 2050 oficjalnie nie przedstawia, ale nieoficjalnie mówi się o powrotach do polityki. Na liście może znaleźć się Czesław Żelichowski z Jaworzna, który był senatorem w latach 2005-2007. Zobaczymy. Jeszcze tego nie wiem na 100%. Natomiast są oczywiście takie rozmowy prowadzone. Wydaje mi się, że moje umiejętności mogą być wykorzystane. Byłem radnym miejskim z Jaworzna, byłem dwie kadencje radnym sejmiku, jedną kadencję senatorem, ale wiele lat pracowałem na stanowiskach kierowniczych. Myślę, że to się może także społeczności lokalnej, ale regionalnej przydać. Ale tu przydać będzie musiało się też sporo szczęścia, bo powroty do polityki do łatwych nie należą. Pewne siebie są z kolei regionalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o województwo śląskie, no tutaj myślę, że żadnych kłopotów z dobieraniem podpisów nie będzie. Mamy bardzo liczną grupę parlamentarzystów. Jeśli chodzi o listy, no to tutaj będzie nowych osób oczywiście trochę, natomiast na pewno oparciem będą dotychczasowi parlamentarzyści. Podobnie zresztą jak w Koalicji Obywatelskiej. Na razie jednak listy z nazwiskami są zasłonięte kurtyną, mimo że wyborczy spektakl już się rozpoczął. Termin rejestracji list upływa 6 września, więc jeszcze wiele wody upłynie, zanim te listy będą w 100% złożone. Natomiast no, opieramy te listy na naszych politykach, na naszych posłach, radnych różnego szczebla. Wesprzemy do samorządowcami. Ostateczny kształt jest bardzo bliski, no, ale on jeszcze wymaga jakichś tam procedur. Na razie ugrupowania składają do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych. Do wczoraj wpłynęło ich 7. Pierwsza zgłosiła się Konfederacja. Dzisiaj to jest koło poselskie, ale po wyborach to może być klub. To od nas, od właśnie ludzi działających w Konfederacji, głosujących, budujących ten komitet wyborczy, zależy, jak duży to będzie klub wyborczy. Chcemy wprowadzić, jak duży to będzie klub poselski i czy to będzie klub poselski, czy parlamentarny. Liczymy na to, że wprowadzimy naprawdę bardzo wielu świetnych posłów. Świetnych kandydatów we wszystkich ugrupowaniach jest tak wielu, że szkoda, że Sejm ma tylko 460 miejsc. Na szczęście to my, a nie liderzy ugrupowań, zdecydujemy, którzy z nich tam trafią.